Siemanko, ja jestem Brony Useless, a to są nieoskryptowane podziękowania w zamian za ponad 30 widzów. Ano, no ładnie się was nazbierało, nie powiem. Nie spodziewałem się, że aż tylu szaleńców odważy się zabrnąć w te rejony YouTube'a. Ale jesteście. No a skoro jesteście, w ogóle wiecie ile to jest 30 widzów? Wiecie ile to jest 30 widzów? 30 widzów to jest tyle, że 30 osób możemy iść na ustawkę. Kto się pisze? Ja się nie piszę, bo się nie umiem bić. Dobra. Kurde, o czym ja gadam w ogóle? Dobra. Taka w każdym razie, to jest taki mały specjal, który tutaj dla was szykowałem, jak już mówiłem w poprzednim filmiku. Będzie to... zobaczycie zresztą, co to będzie. Chociaż, no... Dobra, powiem wam, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pierwsza część, bo będą chyba trzy części, ale jeszcze nie jestem pewien. Planuję to, znaczy nie planuję tego właściwie. Wszystko na gorąco idzie. Pierwsza część, bo na pewno będzie pierwsza, to będzie czytanie mojego fanfika, jedynego jak na razie, kiepskiego, który oparty był o mój wczesny headcanon, który jak będziecie słyszeli, jeszcze był wcale niedopracowany, w ogóle nie był dopracowany. Co jeszcze? I takiego rąbka tajemnicy będę w kolejnych częściach, nie wiem czy to będzie w jednej części, kolejnej, następnej, po tym fanfiku, czy będę to rozdzielał na dwie jeszcze, ale takiego rąbka tajemnicy będę chciał uchylić przed wami, takie kulisy, można by powiedzieć, powstawania tych analiz, właściwie pomysłu na kanał bardziej niż powstawania analiz, takiej historii tego wszystkiego, jak to do tego doszło, właściwie nie historii, bo już planowałem to od dawna, odkąd zobaczyłem pierwsze takie filmiki z zagranicznych analityków, ale jak to wyglądało przygotowania do tego. Także tego. Widzicie jak ja lamię? Specjalnie nie dałem tego, specjalnie nie pisałem do tego skryptu, żebyście zobaczyli jak ja na żywo żadzę przed mikrofonem. No nic, będę kończył i zaraz będziecie mogli posłuchać mojego fanfika, jedynego, zresztą, który jest pierwszym moim podejściem jakimkolwiek do pisania prozy, więc no nie jest najwyższych lotów, ale mam nadzieję, że to ścierpicie. Trzymajcie się i zapraszam do słuchania. W mrokach dużego, opustoszałego domu nagle pojawił się krótki, nieznośny blask. W tym samym momencie, znikąd, na ścianach zaczęły pojawiać się świeczniki, a z podłogi wyrastać, jak gdyby małe pędy roślin, krzesła, stoły, kanapy i inne przedmioty codziennego użytku. Błysk ten zwiastował przybycie pozornego pana tej ziemi, Discord. Wyłonił się on z łuny swojej magii, zgięty w pół, tak, że jego rogi dotykały posadzki. Odepchnął się głową do przodu, co jednak sprawiło, że w jakiś niezrozumiały, albo zrozumiały tylko sobie sposób, poturlał się w tył i wylądował na tronie, który pojawił się nie wiadomo skąd. Opadł na nim ciężko, z miną strutą i znużony. Rozgromił był właśnie duży, niebezpieczny oddział podmieńców, który wdzierał się z niewiarygodną łatwością w głąb questu. Zadanie to zleciła mu jego zwierzchniczka, księżniczka Celestia. Począł nerwowo stukać palcem w oparcie, łypiąc co chwila na zegar z kukułką, który powstał po jego przybyciu. Kiedy wybił równą godzinę, w miejscu kukułki pojawił się Discord, krzyczący rytmicznie: nuda, nuda, nuda! A kiedy zegar zatrzasnął go w swoim wnętrzu, zaczął się topić i ściekać na podłogę, tworząc bryłę w kształcie pana chaosu, która po zastygnięciu okazała się być nim samym. Teleportował się na dach swej posiadłości. Był nie tyle smutny, co znużony i zły.
Powodowane to było jego bezsilnością i rolą lennika. Tak, lennika. On, pan chaosu, po swoim cudownym nawróceniu na dobrą drogę, dostał, wydarty siłą przez Celestię, skrawek królestwa na własny użytek, z nieograniczoną autonomią. Z pełną autonomią, mówisz, Celestia, burknął prześmiewczo. Jestem więc niezmiernie ciekawy, skąd wzięły się magiczne czujniki na granicy mojego autonomicznego królestwa, albo też zaklęcie ograniczenia magii na danym terenie. Tym terenie. Z nieba lunął rzęsisty, czekoladowy deszcz. Zbudowałaś mi piękną ptaszarnię, nadęta mutko. Założyłaś smycz i spuszczasz z niej tylko dla własnej korzyści. Monarcha twojego pokroju, zwłaszcza twojego pokroju, nie może wiedzieć, czym jest autonomia, Celestio. Zaśmiał się z cicha, po czym poprzewracał wszystkie drzewa w swoim królestwie do góry korzeniami. Zawisnął w bezruchu nad krainą, gładząc tylko powoli swój kieł, jakby oceniając swoje dzieło. Tak, tak jest o wiele lepiej, powiedział, będąc kontent ze swoich poczynań i uśmiechnął się z lekka. Przekręcił się głową w dół i przeciągnął. Zaczął zastanawiać się nad czymś przez chwilę, zmrużywszy oczy i mrucząc pod nosem. Nagle pstryknął i zniknął. Teleportował się na sam środek stołu pewnego domu, który był jednym z nielicznych miejsc, gdzie mógł pojawić się bez uprzedniego meldunku Celestii. Rozejrzał się. Zobaczył skulonego na podłodze w przestrachu żółtego kuca z różową grzywą, zakrywającą mu pyszczek. Dzień dobry, moja droga Fluttershy, powiedział, kłaniając się nisko i uchylając kapelusza, który przed chwilą był wyczarował. Kucyk na serdeczne, a nawet szarmanckie przywitanie zerwał się z podłogi i pełen entuzjazmu potruchtał w stronę nowo przybyłego. Fluttershy zawsze zachowywała się przy przybyszu w sposób naturalny, to też cichym, ale pewnym i urokliwym tonem odpowiedziała. Dzień dobry, Discordzie. Twoje wizyty w niczym mi nie przeszkadzają i bardzo je lubię. Ale zastanawiałam się, czy następnym razem nie mógłbyś wejść drzwiami? Ha! Moja droga, to byłoby niezwykle zwyczajne i nudne, gdybym tak postąpił. Błagam, daj mi zachować resztki godności, pana osu. No dobrze, skoro tak ci na tym zależy, pójdę zrobić herbaty, powiedziała i podreptała do sąsiedniej izby. Discord został więc w pokoju sam i orbitował wokół stołu, lewitując i kręcąc się na krześle. Ten dom był jedynym miejscem, gdzie mógł doznać choć trochę swobody. Skrzydła podcinała mu Celestia, u której musiał się bez ustanku meldować. Gardził tą sztuczną i wymuszoną grzecznością, jakiej od niego wymagano. I o ile nienawidził płaszczyć się przed majestatem księżniczki i udawać, że sprawia mu to przyjemność, tak sprawa miała się inaczej w stosunku do Fluttershy. Darzył on ją bowiem jakimś niezrozumiałym nawet dla siebie afektem. Wszak to za jej sprawą Celestia wydarła z krainy królestwo, na którym sprawował, niestety, pozorne rządy. To ona również ubłagała księżniczkę o pozwolenie na teleportację do jej domu, bez konieczności odmeldowywania się przez niego. Wreszcie była jedyną postacią w jego nieskończenie długim życiu, która bez żadnej fałszywości, szczerze i życzliwie, interesowała się nim. Dlatego lubił jej towarzystwo i starał się powstrzymywać przed napadami twórczości z zakresu dyscypliny, która była jego jedynym życiowym celem. Fluttershy wyszła po chwili z izby, do której wcześniej wybiegła, z tacką, na której stały dwie filiżanki wrzącego naparu. Położyła ją na stole i jeła w kopytka swoją filiżankę. — Co cię do mnie sprowadza? — zapytała. — Jak zwykle — odparł, wylegując się na herbatniku, dryfującym w filiżance. Marazm, stagnacja.
Chyba nie jest aż tak źle. Ta młódka mnie wykończy. Młódka? Zatrzepotała długimi rzęsami pytająco. Celestia, droga przyjaciółko, Celestia. A któż by inny? Rzekł, przeciągając się. Fluttershy zatrzepotała pytająco rzęsami po raz kolejny. Ale nasza księżniczka ma ponad 1000 lat. Otóż to, kochana, dlatego nazywam ją młódką. Powiedział Discord, tak jakby miało to być czymś dla wszystkich oczywistym i zrozumiałym. Fluttershy pogubiła się. Ciekawiło ją to, ale nie wiedziała, czy brnąc w to dalej uzyska klarowną odpowiedź. Mimo wszystko postanowiła zaryzykować. Co dokładnie masz na myśli? Owóż to, moja droga, że nadmieniona księżniczka nie jest chociażby w połowie tak stara jak ja. Powiedział na chwilę przed skokiem z herbatnika do gorącej herbaty. Ale jak? Więc ile masz lat? Zapytała zdezorientowana, przerywanym głosem. Tyle, ile lat ma chaos istniejący we wszechświecie! Wykrzyczał pływający kraulem grzbietowym po powierzchni naparu Discord. Może powiesz mi o tym coś więcej? Powiedziała zaciekawiona informacją Kacz. Pan Chaos wystrzelił z filiżanki, powracając do swoich naturalnych rozmiarów. Począł wycierać się ręcznikiem i wytrząsać herbatę z uszu. Kiedy skończył, usiadł w powietrzu, przywołał swoją filiżankę i zaczął opowiadać. No cóż, jestem jedną z pierwszych istot, która nawiedziła ten świat. Byłem świadkiem procesów tworzenia się, procesów dziejących się niemal niedostrzegalnie. Mieszałem wtedy ze sobą eony, pierwiastki dobra i zła. Przez pierwsze miliony lat przyczyniłem się do rozwoju tego świata, bawiąc się i eksperymentując, aż w wyniku tych młodzieńczych harców zaczęłem tworzyć się inne formy życia. Fluttershy zachłysnęła się herbatą. To dzięki tobie powstało życie? Spytała niemal krzycząc. W głównej mierze. Nikt nie mówił wtedy jeszcze o moich eksperymentach czy zabawach jako o czymś złym. Długo organizmy żywe pozostawały poza kręgiem moich zainteresowań, dopóki nie pojawiliście się wy. Tu skinął głową w kierunku swojej przyjaciółki. My? Masz na myśli kucy? Tak, a konkretnie alikorny. Mówiłem wam już, że wy, kucyki, jesteście najzabawniejszą rzeczą, jaką widziałem od czasów mieszania eonów. Pierwszy raz zobaczyłem wówczas rasę zdolną przekształcać świat niemal w takim stopniu jak ja. Rasa alikornów panowała w Equestrii przez kilkaset tysięcy lat. Na ich nieszczęście próbowali narzucić mi siłą swój nudny styl życia i system wartości. Trudno zmienić się komuś, kto jest stary jak świat, prawda? Uniósł przekornie brwi, kiedy wypowiedział to zdanie. Nie rozumiałem ich pojęcia harmonii. Godziło to w moje eksperymenty i zwykłą rozrywkę, jakiej lubiłem się oddawać. Sprawiało to jednak, że przykuli moją uwagę. Podobało mi się łamanie reguł tego świata, do którego wszyscy już przywykli. Ich zaskoczenie sprawiało, że śmiałem się do rozpuku. A jako, że nikt nie był w stanie mnie powstrzymać, doskonaliłem swoje umiejętności do woli. Aż do tego pamiętnego dnia, kiedy u schyłku dominacji tej rasy pojawiły się one. Księżniczka Celestia i Luna? Powiedziała to z pewnością w głosie, tak, że nie brzmiało to jak pytanie. Dokładnie, powiedział Discord, bawiąc się herbatą, która zdawała się nie podlegać siłom grawitacji. I wtedy wykorzystały przeciwko tobie elementy harmonii, tak? Nim to nastąpiło, minęło jeszcze parę wieków, a w tym czasie rasa alikornów coraz szybciej wymierała. Gwoli ścisłości nie było w tym mojej winy.
Ja nie zabijam, szerzę tylko swój wspaniały, cudowny chaos! Jego ostatnie słowa przebrzmiewały patosem. Co się stało dalej? Spytała Klacz z podnieceniem w głosie. No cóż, kiedy inne typy kuców prawie całkowicie zastąpiły alikorny, nie miał już kto niszczyć mojej pięknej dysharmonii. Najzabawniejszy z tamtego okresu był eksperyment z Windigo. Windigo? Ty mi Windigo? Zadygotała lekko ze strachu. Tymi znanymi ci z legend. To była jedna z najzabawniejszych rzeczy, jaką stworzyłem. Kiedy już popsuli mi całą zabawę i wszystkie rasy zjednoczyły się, pojawiły się one. I tak zostałeś zakręty w kamień, podsumowała Klacz z lekkim współczuciem w głosie. A teraz jestem na ich usługach. Jestem ślennikiem. Wyrzekł z lekką rezygnacją. Przecież jesteś wolny, nie jesteś zakręty w kamień. Tak, teraz rolę kamienia pełni moje królestwo. Fluttershy zmarkotniała. Nie wiedziała, co ma odpowiedzieć na taki wywód. Nasza młoda młódka zawsze była intrygantką. Lubiła bawić się w politykę i dyrygować wszystkim spoza szachownicy. Najlepszym przykładem jest twoja przyjaciółka, księżniczka. Ciągnął spokojnie Discord. Jest z siebie taka dumna. Uważa mnie za więźnia politycznego. Cóż, na razie faktycznie nim jestem. Chyba nie zamierzasz się buntować? Spojrzała nań zaniepokojona. Buntować? Zamierzam z niej raczej zażartować, gdy nadarzy się sposobność. Bunt z mojej perspektywy czasu jest już mało opłacalny. W tym momencie spożył wszystkie latające bańki herbaty, którą się bawił, dzięki nienaturalnemu wydłużeniu swojej szyi. Dziękuję za pogawędkę, moja przyjaciółko. Powiedział, skłaniając się nisko i znów uchylając kapelusza. Sprawy. Możesz przychodzić, kiedy tylko chcesz. Na dźwięk ostatnich głosek, padających z pyszczka Fluttershy, Discord zniknął w błysku swej magii. Pojawił się w swoim domu, gdzie rozegrała się ta sama scena, co poprzednio. Kiedy wyposażenie jego domu już zakwitło, podszedł do okna. Zażartować? Cała twoja władza jest żartem, Celestio. Jedynie moc tych śmiesznych elementów może mnie unieszkodliwić. Nic nie jest wieczne, młódko. Wszystko mija. Ale chaos będzie panował jeszcze na długo po zgaśnięciu słońca. Z nieba lunął rzęsisty, czekoladowy deszcz. W tle słychać było śmiech zwiastujący zwycięstwo.